Przy takich rankingach zazwyczaj rozpoczynamy od zadania sobie pytania, czy z jakiego punktu widzenia oceniamy te obiekty, jak to nazywamy, jakość życia to jest taki, czy też poziom zrównoważonego rozwoju. I to są tak naprawdę pewne pojęcia jakościowe. Dopiero potem na drugim etapie szukamy tych podkryteriów, a na końcu szukamy takich wielkości, które dadzą jakość się zmierzyć. Znaczy jesteśmy w stanie uzyskać jakieś liczby. Bo tak naprawdę to my się przymierzamy do czegoś, co jest ze swojego gruntu jakościowe. Dlatego te wszystkie uwagi Państwa o uwzględnienie bardziej tych kryteriów jakościowych, przede wszystkim to, że do tego musi być komentarz jakościowy, że liczba to jest jakby jedna sprawa, a interpretacja tego druga. Czy też ten świetny pomysł, żeby poprosić innych, szczególnie z innych krajów eurodeputowanych, żeby ocenili swoich kolegów. To jest jeden z najlepszych sposobów oceny, ale też nie może być jedyny. Też słusznie Państwo zauważacie, że nie ma tego posła, który byłby dobry we wszystkim, dlatego proszę zauważyć, że na nasze 1000 możliwych punktów nawet Sariusz Wolski ma 600 ileś. Jeżeli chodzi też o te liczby, to też, co Państwo świetnie wyczuliście, że ten początek i koniec są bardzo znaczące, natomiast w środku ta statystyka liczba pomiędzy 160 a 180 to jest jedno i to samo. I też my te wszystkie dane, które uzyskaliśmy, będziemy też inaczej obrabiali. Ja już tak wstępnie przy pomocy tak zwanej analizy skupień, nie chcę tego nudzić, znajdowałem 5 grup europosłów i wtedy jest tam jakaś taka grupa, gdzie tam tak naprawdę nie ma znaczenia. Troszeczkę coś zmienimy, to oni się troszkę ewentualnie tam przesuną. To tyle. Bardzo proszę bardzo. Ja bym chciał podjąć taki temat, ale również to jako uwagę zgłosić i już nawet nie, to nie jest uwaga metodologiczna, tylko uwaga, która jest natury ogólnej. Mianowicie, jak sobie zadamy pytanie takie, czy byłoby dobrze, żeby Polska miała takich parlamentarzystów, którzy osiągają w tej punktacji najwyższą ilość punktów, żeby te wyniki przemnożyć przez ilość posłów. Czy to będzie dobrze dla Polski? No to moja odpowiedź tutaj jako pewien komentarz do tego rankingu jest następująca. Nie. Dlatego, że jak my badamy tę aktywność i skuteczność polskich eurodeputowanych, to badamy oczywiście taką miarą, że ona jest obiektywna, ona jest dobra, natomiast ona nie uwzględnia pewnego tła, pewnego kontekstu, w którym oni występują. I krótko mówiąc, jeżeli się zapytamy, co uniemożliwia im osiągnięcie nawet tym najbardziej aktywnym, największego stopnia efektywności, skuteczności w promowaniu polskich interesów, to jest to, a że ten kontekst taki polityczny, krajowy jest trochę niewydolny z punktu widzenia, moim zdaniem, z punktu widzenia funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Co ja mam na myśli? Ja mam na myśli przede wszystkim to, że jeżeli ja bym był parlamentarzystą, to bym chciał wiedzieć, na czym polega interes narodowy. Bo ja mogę zgłaszać jakieś swoje pomysły, ale to nie znaczy, że to jest taki pomysł, który z punktu widzenia naszego kraju, a zwłaszcza polityki i rządu, jest najlepszy. A będzie moje stanowisko najlepsze wtedy, kiedy ja się odpowiednio szybko dowiem, na czym polega ten interes narodowy i jakie jest stanowisko krajowe. A u nas ten system działa jeszcze, no, tak naukowo mówiąc, suboptymalnie. Tak? Nie do końca on jest dobry. I krótko mówiąc, my mamy tutaj pewien obraz wśród tych najlepszych parlamentarzystów, obraz ludzi, którzy niekiedy po omacku próbują po prostu dla siebie, a z ogólnego oglądu rzeczy, zdefiniować interes krajowy i w ten sposób go promować. Dużo lepiej by działali wtedy, kiedy współpraca między rządem a Parlamentem Europejskim, a polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego byłaby po prostu sprawniejsza. I tego oczywiście ten ranking nie ujmie, natomiast powiem jako słowo komentarza do tego, to uważam za kwestię bardzo ważną. Tak, ja teraz już wcześniej zamierzałem trochę na inny temat, ale to jeszcze się odniosę krótko do tego, co powiedział pan doktor Szczerski. Mnie nie chodziło o jakiś tam ogólny interes europejski, że powiedzmy, że jakby czuję niedosyt czy niedocenienie tych, którzy zajmują się ogólnym interesem europejskim, tylko po prostu jest kwestia tego, że niektórzy widocznie uważają, że zajmowanie się euro i możliwością przystąpienia do strefy euro państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, czy zajmowanie się rynkiem pracy i tego, jakie będzie prawo pracy na naszym rynku i jakie będzie na rynkach
tych, na przykład na które wyjeżdżają Polacy i pracują, że to też są ważne sprawy z punktu widzenia interesu Polski. To o to mi chodziło, chociaż oczywiście Pan ma rację, bo że i również te sprawy europejskie bym nie lekceważył ze względu na to, że na budowanie autorytetu i wpływu tego, możliwości wpływu, wpłynięcia i tej skuteczności, o której mówimy, bo jest tak, że z mojego doświadczenia wynika, że jest tak, że osoby, które nieustannie podkreślają, że one działają wyłącznie w interesie swojego kraju, że zajmują się wyłącznie tym, co bezpośrednio dotyczy, ma bezpośredni dziś wpływ na Polskę, to te osoby mają problemy z, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre z nich mają problem z przekonaniem swoich partnerów i z przeforsowaniem tego nawet najbardziej słusznego interesu. W tym sensie, że później ich poprawki upadają, nikt ich nie popiera, ich oświadczenia, propozycje oświadczeń pisemnych nie są podpisane nie tylko przez tamte 393 osoby, żeby stały się ważne i żeby były oficjalnym dokumentem parlamentu, ale w ogóle były takie oświadczenia pisemne, które, nie wiem, 5 posłów tylko w ogóle podpisało, bo one leżały ileś tam, nie wiem, miesięcy i jakby nie uzyskały żadnego, trudno powiedzieć, że to miało jakikolwiek wpływ w ogóle na kogokolwiek. To, że ktoś gdzieś tam zgłosił i wyłożył do podpisu i potem nikt tego nie podpisał. Także o to mi chodziło i byłoby właśnie bardzo ciekawe, tylko ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, żeby zorientować się, mówiąc o skuteczności, na przykład jeśli ktoś zgłasza projekt sprawozdania, to potem czym różni się ta oryginalna pierwsza wersja, ten projekt, od tego później, jak to na końcu wygląda. Czy rzeczywiście ta osoba była w stanie, ten sprawozdawca był w stanie w dużym stopniu narzucić swoją wizję, oczywiście po konsultacjach i po uwzględnieniu, bo wiadomo, że nigdy nie jest tak, że to jest kompletnie autorskie i że musi uwzględnić opinie różnych partnerów i różnych, nie wiem, nawet lobbystów w takim raporcie, ale byłoby ciekawe porównanie tego, jak również to jest może bardzo trudne, natomiast jaka część poprawek na przykład potem przechodzi, ma szansę, prawda, zgłaszanych, bo można zgłosić dużo poprawek, można zgłosić dużo tych oświadczeń pisemnych, propozycji, ale później właśnie one pozostają podpisane tylko przez kilka osób i jakby nie mają zupełnie wpływu, więc tylko tyle powiedziałem, że to byłoby ciekawe, jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że to byłoby bardzo trudne. Tak, bo kadencję szóstą podsumowaliśmy, tak, to byłoby chyba coroczny raport, bo mniejszy materiał, ale bardziej dogłębnie zrobić takie, pójście krokiem za dokumentem, przebadać, że przez rok, co się z tym dokumentem w ciągu roku, znaczy, nie dołączyć, nie wiem.